kolejnego druku numer 11 w sprawie korekty tzw. planu transatyzacji. Proponuję, proszę Państwa, ten projekt uchwały o uzgodnieniu z referentem odesłać stanowisko wspólne, także tu nie mam tego nic, odesłać do komisji. Kto z Państwa jest za odesłaniem? 15 osób. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, proszę wstrzymać. Do komisji zweryfikowane. Proszę, nie wiem. Proszę Państwa, jest pani Elżbieta Wyszyńska. Proszę Państwa, wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, a sprawa jest ważna, więc proszę o chwileczkę jeszcze koncentracji. W sprawie zmniejszenia dnia 22-23 stycznia 2013 roku strat państwowych 50. rocznicy wybuchu powstania wyższego. Paragraf pierwszy. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o wydanie stosownych zarządzeń w sprawie zmniejszenia strat państwowych 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego z dnia 22-23 stycznia 2013 roku. Plagi powinny zostać wywieszone w oznaczonych do tego punktach miasta, w tym na rynku głównym i przed magistratem oraz na budynkach gminnych, w tym na szkołach. Paragraf drugi. Rada Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto wnosi o zwrócenie się z apelem do mieszkańców Krakowa o udekorowanie domów poprzez wywieszenie plag państwowych dnia 22-23 stycznia 2013 roku. Apel powinien nadać się w formie ogłoszenia prasowego w dniu 18 stycznia 2013 na stronie internetowej Matrycznej Braków i stronicy Krakowskiej 21 stycznia 2013. Paragraf trzeci. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Uchwała przewodniczy z tym podjęcia paragraf czwarty. Uzasadnienie. W oparciu o ustawę o godle barwań w imię Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych dnia 23 stycznia 1990 punkt drugi. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości świąt lub innych wydarzeń. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego jest wyjątkowym świętem dla Polaków. Powstańcy styczniowi w 1863 roku ruszyli do niedługiej walki z zaborcą rosyjskim o wolność ojczyzny, ponieważ powstanie wybuchło w nocy 22 na 23 stycznia, plagi należy zmieścić przez dwa dni. Dziękuję ślicznie. Proszę pani radę. Szanowni Państwo, ja prosiłam jeszcze o głos, zanim podjęliśmy, przyjęliśmy porządek obrad, ponieważ i pytałam o druk numer 17 i chciałam zapytać też o inne sprawy. W związku z tym, ponieważ przechodzimy do druku, które zostały zgłoszone do porządku obrad w dniu dzisiejszym, mam zapytanie do wszystkich druków, które zostały dzisiaj zgłoszone. Na jakiej podstawie wniosek powołuje się we wniosku, na który paragraf regulaminu? Czy na paragraf 18, czy na paragraf 19, punkt 5. Jeśli na paragraf 18, to projekt uchwały powinien wpłynąć w terminie na 10 dni przed sesją. Jak również każdy projekt zgłoszony, czy też przez komisję, czy przez grupę radnych, powinien mieć opinię zarządu, jeśli grupy radnych do właściwej komisji. Przy procedowaniu porządku obrad nie usłyszałam, czy projekty, druki wprowadzane dzisiaj do porządku obrad były zaopiniowane przez zarząd, nie były zaopiniowane przez zarząd. Wprawdzie paragraf tutaj mówi, że zarząd, paragraf 20 mówi, że punkt pierwszy, zarząd i komisje zobowiązane są dostarczyć Radzie opinii najpóźniej w dniu. Kontynuuję. Paragraf 20 punkt pierwszy mówi, że zarząd i komisje zobowiązane są dostarczyć i przedstawić Radzie opinię najpóźniej w dniu obrad sesji, na której projekt uchwały będzie rozpatrywany pod rygorem jej pominięcia.
Natomiast nieprzedłożenie w terminie opinii nie wstrzymuje pracy nad projektem, chyba że Rada zdecyduje inaczej. I poinformowanie Rady, czy była opinia, czy też nie było opinii, pozostaje do dyspozycji Rady. Czy Rada zadecyduje o przyjęciu tego dokumentu? Zadecydowała bez opinii, bez usłyszenia, czy było zaopiniowane przez zarząd, czy też nie. Teraz jeszcze pytam o to, czy we wniosku, który paragraf ujęty, bo jeśli był ujęty paragraf 18, to wówczas, tak jak mówię, wystarczą podpisy przez Rady. Jeśli paragraf 19 punkt 5, to oprócz podpisów grupy radnych wymagane są dodatkowe 3 podpisy radnych spoza tej grupy. Są 3 podpisy radnych spoza tej grupy. Ale tego nie usłyszeliśmy przed procedowaniem, przed przyjęciem porządku obrad. Ale ja rozumiem. W związku, to nie szkodzi właśnie tylko, super, że pilnujesz, ale w związku z tym, żeby nie zaistniało potem problem, zostało przyjęte, nie przyjęte, drug został dostarczony, nie dostarczony, jest obowiązek dostarczenia przed sesją. Przed dostarczony przed sesją. 17 drug nie został dostarczony. Ja mówię o 17. Ale Beczu, ja Ci bardzo przepraszam, ja nie mam pretensji do Ciebie. Sama ten projekt podpisywałam, w związku z tym nie mówię do druku numer 12, mówię o drukach od 12 do 17. Ale druku 17 to ja nie widziałam. No więc dlatego chciałam to jeszcze przed przyjęciem porządku obrad, żeby nie było na przyszłość żadnych problemów tego typu. Bo potem się okaże, że ktoś znowu znajdzie coś w statucie i będzie, czy w regulaminie, i będziemy mieli tutaj problemy z procedowaniem, odsłuchiwaniem nagrań sesji i tak dalej, czy było przyjęte zgodnie z regulaminem, czy bez regulaminu. O to, żeby pamiętać, żeby odczytać, czy wniosek był zgłoszony na tutaj paragraf 18 czy 19 punktu, zostało zakreślone, czy ma opinię, jaką opinię, czy też opinii nie ma, i wtedy Rada może podejmować o przyjęciu do porządku obrad. Mówię to w związku z głosem radnego Balcewicza, który zgłaszał ten problem, że są na kolanie i w ostatniej chwili wrzucamy uchwałę. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć na to, czy nie chcesz. To pozostawiam do... Ja mogę powiedzieć krótko, że właśnie już oddaję Pani Krzysztofowi, że ten taki magiczny punkt porządek obrad zawiera to, że są w tym punkcie nie tworzy się porządku obrad, tylko się go ustala. Tworzy się porządek obrad 10 dni przed sesją, ten, który Państwo otrzymujecie. Uchwały, które później są ze względu na sytuację losową, źle zapisane, zapisy statutowe powinny być to 5 dni, a nie 10 dni w przypadku Rady Dzielniczej. Są w drugiej części, głosowania, odbywa się na komisjach, zgodnie z regulaminem mają opinię, zarządu mają wszystko prawie. Ale i w tym punkcie ustalanie porządku obrad 3 radnych może na prawo złożyć projekt uchwały do porządku obrad. Przepraszam, bez opinii zarządu. I Rada decyduje o tym, czy go przyjmie. Tak, ale Rada musi wiedzieć, czy on był zaopiniowany i czy są jeszcze podpisy tych 3 dodatkowych osób. I Rada decyduje, jeśli taki projekt uchwały spełnia formalne rzeczy, czyli podpisy, odpowiednią ilość, wniosek na wprowadzenie, to nie ma podstawy odrzucić go. Ja nie mam podstawy go odrzucić. Odrzucić go może Rada. Ja powiem, proszę Państwa, kolega Kowalski, Nowak i jeszcze jeden Kowalski złożyli projekt uchwały w sprawie przesadzenia rzodkiewki z placu na grobach. Nie ma stabilizować tematu i wróćmy do projektu uchwały, bo ale sprawa dotyczy Twojego projektu uchwały, który złożyłaś dzisiaj. Więc nie mówię, żeby przerywał, dlatego że chcę wytłumaczyć pewne rzeczy. Już kiedyś broniłem Twojego projektu, to też przerwano mi i go nie broniłem. Proszę, więcej niż się nie mówi na ten temat. Proszę bardzo. Nie no, ja się wcześniej zgłaszałem. Ja też. Pani Radna Leśnicka, bardzo proszę.
Więc ja chciałem, no jeżeli mogę nacisnąć w ramach tych 3 minut, odpowiem pani tyle, bo to dotyczy też projektu, który ja pisałem, znaczy zostałem poproszony, żeby on został zgłoszony przed sesją, ten projekt się zgłosi przed sesją. On ma wymaganą liczbę podpisów, 6 podpisów jest wymaganych, 3 pod projektem, 3 pod wnioskiem o wprowadzenie, to można go wprowadzić, byle to zrobić przed sesją, przed rozpoczęciem sesji przez pana przewodniczącego. Ja to zrobiłem tuż po 6, ale przed rozpoczęciem sesji przez pana przewodniczącego. W związku z tym zrobiłem to legalnie i proszę mi nie zarzucać, że druk 17 jest złożony nielegalnie, bo to jest nonsens. Ja sobie pozwolę przeczytać opinię, bo ja kiedyś w zeszłym roku sprawdzałem i wysądziłem o opinię prawną, przeczytam fragment tej opinii, nie całą, no bo ona jest długa. Panie Krzysztofie. Stosownie do zapisu regulaminu dzielnicy stanowiącego załącznik nr 2 do statutu dzielnicy pierwszej stanowiącego, nie przedłożenie w terminie opinii nie wstrzymuje prac nad projektem, chyba że Rada zadecyduje inaczej. Nawet jednak, gdyby przyjąć, iż brak opinii zarządu we wspomnianej sprawie stanowi naruszenie przepisu, paragraf jest podany, byłoby to naruszenie nieistotne, stosowne do treści paragrafu 35 ust. 3 punkt 2 statutu dzielnicy, nie skutkujące niczym w żadnym wypadku nieważnością uchwały. No i proszę tego nie podnosić, ja mam to nonsens. Proszę bardzo. Odpowiedź do pana Krzysztofa Barona. Nie mówiłam o nielegalności, czy też niezasadności druku nr 17. Te słowa nie padły z moich ust. Zacytowałam również paragraf 20 punkt 1, gdzie nie przedłożenie w terminie opinii nie wstrzymuje prac nad projektem, chyba że Rada zadecyduje inaczej. Nie powiedziałam to, co pan odczytał teraz z opinii prawnej. Nie powiedziałam nic o nielegalności złożenia pana druku. Odniosłam się do druków od 12 do 17, a podnosiłam jedynie, że nie otrzymali radni druku nr 17 przed sesją. Dziękuję bardzo. Trzeba usługiwać za miesiąc. Mogę jeszcze? Już nie chcę nie mówić. Nie widzę w takim razie. Pani Wyszyńska. Jeszcze pani Wyszyńska, tak? Proszę państwa, jesteśmy przy druku nr 12. Wszystko jest prawidłowo złożone. Są podpisy 3 radnych, pani Barbary, pana Włodka i Marii Tylek, która teraz protestuje. W związku z tym sprawa jest naprawdę poważna. I nie chciałabym, żeby skończyła się ta dyskusja na paragrafach i podpunktach. Chodzi o to, że miasto na rocznicę nie będzie, jest komitet, który ma przygotowywać obchody, nie będzie żadnej specjalnej dekoracji na miejscu, będzie tylko wywieszona flaga na wieży ratuszowej i są wielkie trudności, żeby pojawił się na wieży ratuszowej napis, że jest 150. rocznica wybuchu powstania specjalnego. W związku z tym ma wisieć sama flaga i w ogóle nie wiadomo a propos czego. Więc stąd ta moja inicjatywa, żeby jednak miasto wyglądało odświetnie w te dni rocznicowe. I jest to chyba najprostszy sposób, żeby uzyskać dosyć duży efekt w mieście. Więc myślę, że podjęcie takiej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Proszę pan prezydent. Pan Daros, jaki wpływ pan prezydent ma na to, jaki wpływ ma pan prezydent miasta Krakowa na materiały, które się ukazują w Kronice Krakowskiej? Nie ma żadnego. Chodzi tylko o informację, żeby była przekazana przez kronikę, jeżeli kronika przedchodzi. Bo tutaj jest, apel powinien się ukazać i paragrafu pierwszego odnosi się do prezydenta, więc... No może, nie wiem, no może spowodować to jakoś, nie wiem. Czyli rozumiem, że ma prezydent zapłacić za to. No, jak ma zapłacić? Prezydent płaci co miesiąc telewizji Kraków olbrzymie pieniądze za program o samorządzie krakowskim. Ale ja nie mam takiej mocy zapytania prezydenta, że decyduje o tym, czy będzie na trochę się nie domy, dziecko jest to. Jeżeli nie, to jest to. No wiesz, już nie czekaj się. Telewizja publiczna. W Krakowie ja rozumiem, na stronie internetowej urzędu jak najbardziej, ale Kronika Krakowska jest to wskazywanie konkretnej stacji, w której powinien by się znaleźć ten autor. No chodzi mi o media lokalne, bo ja
wiadomo, że dużo ludzi ogląda Kronikę Krakowską, a niekoniecznie ma internet, zwłaszcza starsze osoby. Oczywiście. Tylko o to mi chodzi, żeby to trafiło do jak najszerszej grupy mieszkańców. Ja bym tak uznał, że w ostatnio telewizji. Ja sama wiem, Krakowską ma wykupioną. Jak najbardziej, ale nie w wskazaniu konkretnej stacji, konkretnego czasu. Dziękuję. Mogę teraz Pani Przewodnicząca? Dziękuję. Pani Radna, ja jestem w całości tak, tylko brakuje mi jednej rzeczy. Obawiam się jednej rzeczy, że wywieszenie kart państwowych może być ogromny problem, nie wiem, tam przepisów prawnych wynikających. Nie. No to nie. Ale ja bym dodałbym również, mogę skończyć? Dodałbym również, żeby miasto było nie tylko flagami państwowymi, ale również, żeby wszystkie urzędy były również flagami miejskimi. Barwami miejskimi, nie? Uważasz, że... to jest patriotyczne polska rocznica. Miasto akurat tutaj nie miejskie. Ale to był samochód. Był Strachowa, że wychodziło wielu powstań na szło. Chodzi o uroczystość patriotyczną polską. No i ewentualnie to, co chcę już zacząć mówić Tomek. Zamienienie Kroniki Krakowskiej na media. Ewentualnie. To będzie lokalne, będzie szersze spektrum. Miasto ma wykupione i w Dzienniku Polskim, również w Telewizji Krakowskiej też ma swoje bloki. Nie wiem, czy będzie jakieś temat taki poruszony. Czy mogę wpuszczone wsiąść na blok? Ja mogę zamienić na media lokalne? Tak. Myślę, że to było tego. Wycofuję się, jeżeli uważasz, że tylko w takich państwowych, że miasto się swoimi barwami było tego. Miasto nie dokłada praktycznie ani grosza do obchodu. Dzieje się to wyłącznie siłami IPN-u, Filharmonii Krakowskiej, Muzeów Krakowskich, Muzeum Narodowego, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, środkami Domu Kultury. Prezydent Wiktorów nie zaproszenia, bo nawet plakatów już nie bardzo. Tak wygląda organizacja uroczystości. No i tak podobnie. Dobra, paragraf 2. Czytam druk poprawki. Paragraf 2 zmienia się z Kronice Krakowskiej na mediach lokalnych. Może być ona? Tak. Panie przewodniczący, poprawka. Proszę, ja tylko się zastanawiam nad tym, jak pan już pierwszy dużo trzeba poprawkę do się do prezydenta miasta przedmiotu. Ja być uchwała do pewnie lokalnych kolejną uchwałę. Nie patrzeć prezydenta, żeby zlecał Radio Kraków, czy Kronice Krakowskiej, czy jeszcze innej jakiejś stacji robienie programu. Nie wiem. Przeczytam paragraf, ja zmienia się słowa Kroniki Krakowskiej na mediach lokalnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem? 3, 6, 9, 10, 3, 14. Kto z Państwa jest przeciw? 0. Kto się wstrzyma? 0.
14 za, przeciw 0, przeciw 0, przeciw 0. Dobrze. Dziękuję ci, ktoś jeszcze chce zabrać głos w pan serce. Ja chciałbym tylko zadać jeszcze pani radnej wszystkie pytania, bo pani powiedziała, że miasto, ja tak rozumiem, że no jak gdyby nic w ogóle, czy może trochę, bo tak pani niejasno powiedziała, że będzie współfinansować, czy finansować, że dofinansować powstanie stoczniowe, prawda, rocznicę powstania stoczniowego. Czy pani może to źle jakoś określić? No mogę określić, ponieważ nie ma żadnej informacji, żadnej kwoty w budżecie nie ma przeznaczonej na ten cel, jest tylko intencyjna uchwała Rady Miasta, która została skierowana do realizacji do prezydenta. Prezydent to scedował na Wydział Edukacji, który organizuje spotkania dotyczące obchodów. Pojawiają się tam właśnie przedstawiciele tych instytucji, które mówiłam, które coś tam działają w kierunku upamiętnienia. No i ostatnio był kłopot, żeby powiedzmy nagrody w konkursie tam jakimś multimedialnym, który organizuje jeden z MDK-ów sfinansować. No i wtedy to biuro, znaczy kancelaria prezydenta, że może tam funduszy do laptopa na pierwszą nagrodę zagwarantuje. No. Jak na uroczystości tej rangi, no to są naprawdę, nie ma ani na dekoracje, ani nic w rynku się nie będzie specjalnego działo, nie będzie żadnej estrady, żadnej uroczystości, będzie tylko msza zorganizowana, no ale tutaj jakby kościół reprezentuje organizację mszy. W sukiennicach będzie wystawa, ale to organizuje Muzeum Narodowe. I Filharmonii będzie 23 koncert o 7 wieczór, ale to organizuje właśnie IPN z Filharmonią, jeszcze jakieś stowarzyszenie, którego nazwy nie pomnę. I to jest właściwie siłami no, po prostu ludzi z różnych instytucji, którzy no, rozumieją rangę wydarzenia i chcą coś zrobić w tym celu, żeby upamiętnić. Natomiast ze strony miasta no, jest dwójka radnych bardzo żywotnie zainteresowanych, pani radna Massara i pan radny Kanita. I oni jakby pchają od strony Rady Miasta tą sprawę, no ale no bez pieniędzy, no to, no to wiadomo jak to może wyglądać. No i tyle, Ktoś Państwa jeszcze chce zabrać głos? Ktoś z Państwa za przyjęcie projektu uchwały? 6, 9, 10, 12, 13. Kto z Państwa jest przeciw? Jeżeli się wstrzymał, to jest 0.